Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie, często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Spotkania z Panem Profesorem Michałem Leśniewskim należą do tych, do których Państwo lubią wracać z uwagi na te nasze materiały historyczne, w szczególności RPA. Dzisiaj rozmawiamy o kolonializmie i o tym, jak zapatrywały się mocarstwa po II wojnie światowej na kontynent afrykański. Dzień dobry Panie Profesorze, Panie Przenisko. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Wielka Brytania, która żyje na amerykańskiej kroplówce, mamy Stany Zjednoczone, które w jakiś, no tutaj Związek Radziecki, cały świat obawiał się hegemonii obu krajów. E, oczywiście tutaj e, w grę wchodzi później odwieczna rywalizacja mamy Francję osłabioną. I zastanawiające jest to, bo to oczywiście państwa po Drugiej wojnie światowej w jakiś sposób nie tylko musiały popatrzeć na element lokalny, ale kraje afrykańskie i tu pytanie, da, na czym miały być jakimśkolwiek z elementów odbudowy pozycji mocarstw, bo pewnie Wielka Brytania miała chrapkę, tutaj kwestia i posiadania zasobów ludzkich i finanse, więc czy Afryka była postrzegana jako to narzędzie powojenne? Tak, chociaż też trzeba powiedzieć, że trochę zależy od tego, o jakich państwach mówimy. Nie? więc to jest tak, więc zaczniemy od tego najbardziej oczywistego, jakim jest Wielka Brytania i tak ewidentnie w przypadku Wielkiej Brytanii Afryka miała czy była w planach brytyjskich istotnym e, czynnikiem e, jakby dwóch kwestii. Po pierwsze, podtrzymania pozycji mocarstwowej. Pamiętajmy, że tak naprawdę, jeszcze w czasie II wojny światowej została ostatecznie podjęta decyzja o oddaniu Indii, czy przyznaniu Indiom niepodległości. I tak naprawdę to już był pod koniec wojny tylko kwestia kiedy, a nie czy, i później jak tego podziału dokonać. To będzie tak naprawdę największy problem, jak dokonać tego podziału Indii na tą część muzułmańską i niemuzułmańską, już tak upraszczając. I jasne było, że w momencie, że jak, kiedy odpadają Indie, to odpadnie, także Birma e, odpadnie, Ceylans właśnie cały subkontynent e, wyjdzie spod władzy brytyjskiej, więc e, siłą rzeczy to, co było postrzegane e, słusznie czy nie, bo to jest osobny temat jako perła w brytyjskiej koronie. Zresztą bardzo złożony, jakby jasne było, że przestanie być częścią imperium, nie? przynajmniej tego rodzaju częścią, jaką było do tej pory. Oczywiście miano nadzieję, zresztą słusznie, że Niepodległe państwa, które powstaną, staną się częścią wspólnoty narodów, natomiast jasne było, że ta relacja wzajemna ulegnie zasadniczej zmianie. I siłą rzeczy wobec tego, jakby rola Afryki miała wzrosnąć, znaczy rola Afryki miała wzrosnąć jakby w dwóch aspektach, jak powiedziałem. Pierwszym, podtrzymania, to co już mówiłem, mocarstwowej pozycji, a po drugie, yy, jako źródło czy jakiś czynnik, Powojennej odbudowy Wielkiej Brytanii. Nie, to znaczy, Wielka Brytania, politycy brytyjscy zdawali sobie sprawę z tego, że kraj kończy wojnę w stanie opłakanym. Nie, to znaczy, pamiętajmy to to, to, to co zresztą pan powiedział w pytaniu, czy formułując pytanie, że Wielka Brytania właściwie funkcjonuje na amerykańskiej kroplówce. Znaczy, Wielka Brytania jest bankrutem, nazwijmy rzecz po imieniu. Tak naprawdę już tam nawet nikt nie próbuje bilansować budżetu, bo jest jasne, że się nic nie zbilansuje i tak dalej. Znaczy, nie ma żadnych możliwości bilansowania. I tym bardziej jakby pojawia się czynnik, jakby myślenie, jak zaradzić tej sytuacji. Znaczy, jak, jak zrobić, jak wyjść z tego z tej sytuacji, w której. Imperium de facto zbankrutowało, a jednocześnie no, nikt w Wielkiej Brytanii, no może nikt przesada, ale prawie nikt, nie był gotów do, do zrezygnowania z imperium. Znaczy, my wiemy, że na przykład następca Churchilla, Clement Attlee, jeszcze kilka lat wcześniej był zwolennikiem radykalnych posunięć i radykalnej polityki, jakby wycofywania się z imperium. Ale w momencie, kiedy partia pracy doszła do władzy, nawet nie dlatego, że on zmienił zdanie, tylko jakby pod naciskiem e, innych członków czy innych liderów partii pracy, on odstąpił od tej swojej dość radykalnej polityki, bo on był rzeczywiście jednym z tych, którzy na przykład w okresie międzywojennym uważali, że tak naprawdę Wielka Brytania powinna zacząć sama demontować imperium e, i już nie. I później to nawet w czasie wojny potwierdza, że właściwie gdzieś tam celem powinien być demontaż imperium. No ale w momencie, kiedy został premierem, y, ludzie tacy jak Stafford Cripps czy inni jakby przekonali go, że nie, no nie że tak nie można, y, dlatego że Wielka Brytania tych kolonii po prostu i zwyczajnie potrzebuje. Nie? I potrzebuje. Dlatego to jest o tyle istotne: ta zmiana też władzy na Labour Party jest o tyle, o tyle istotna. Że no, jednym z haseł, pod którym Labour Party doszła do władzy, i jednym z takich polityk, która była realizowana, była polityka rozbudowy państwa opiekuńczego. Nie? To znaczy, żeby było jasne, to nie jest tak, że to Labour Party wymyśliła tak naprawdę zresztą tutaj była ponadpartyjna zgoda, to co różniło konserwatystów od Labour Party, to jakby metody sfinansowania tych projektów i, i metody wprowadzenia jakichś elementów państwa opiekuńczego, a nie sam fakt jakby tworzenia e, państwa opiekuńczego. Zresztą jakby to, to, to państwo opiekuńcze będzie w Wielkiej Brytanii budowane jeszcze, czy zacznie być budowane jeszcze przed pierwszą wojną światową. E, jakby pierwsze elementy tego, co nazywamy państwem opiekuńczym i to jest pewien proces, ale to jest o tyle istotne tutaj, że no, jakbyśmy, jakiego byśmy nie mieli w stosunku do państwa opiekuńczego, a gwarantuję wszystkim młodym słuchaczom, że w miarę upływu lat. Człowiek ma coraz cieplejszy stosunek do idei państwa opiekuńczego. Jakby tutaj niestety PESEL ma znaczenie, natomiast mówiąc poważnie, to jest rzeczywiście tak, że państwo opiekuńcze, jakbyśmy go nie oceniali, jest drogim rodzajem państwa, znaczy wymagającym dużych środków, dużych inwestycji, których Wielka Brytania po II wojnie światowej, tzn. tych środków i pieniędzy nie miała po prostu. I był pewien dylemat, który wiązał się z tym, że no, z jednej strony chcemy cały czas być mocarstwem, tym przynajmniej trzecim mocarstwem, z drugiej strony yy, chcemy wprowadzać państwo opiekuńcze, a z trzeciej właściwie nie za bardzo mamy na to pieniądze. I, i co z tym fantem zrobić, jak to rozwiązać? I tu, i tu rzeczywiście pojawia się, pojawiają się różne pomysły na Afrykę, żeby było jasne, właściwie nikt w tamtym momencie, nikt nie myślał o dekolonizacji żeby była nawet wśród polityków afrykańskich żeby było jest takie co prawda to, ten przykład będzie tuż przed II wojną światową ale niejaki Jomo Kenyatta później ojciec Kenii który zresztą przed wojną był doktorantem u Bronisława Malinowskiego kiedy pisał taką swoją książkę na temat Kenii, to właśnie to, na co on wyra... to był rok chyba 1938, jeżeli dobrze pamiętam, to na co on wyrażał nadzieję, to na większy udział w podejmowaniu decyzji. Nie na żadną, nawet nie na samorząd, tylko jakby chciał, żeby po prostu Afrykanie Mieli większy udział w podejmowaniu decyzji przez administrację kolonialną. I to jest właściwie tak, że jeżeli byśmy popatrzyli, jeżeli mówimy o Afryce, brytyjskich koloniach w Afryce, to właściwie przed II wojną światową nie ma poważnych, znaczących i liczących się afrykańskich polityków, którzy myśleliby w jakikolwiek sposób o niepodległości. To jest myślenie o samorządzie, o udziale w podejmowaniu decyzji, o partycypacji, o jakby niwelowaniu różnic, tak, o tym, tak, o tym, żeby rozbudowywać jakby ten możliwość udziału, o transformacji społecznej, to wszystko tak. Natomiast nie, właściwie nie pojawia się żadne, znaczy jeżeli się pojawia gdzieś tam hasło niepodległości, to w bardzo, ale to w bardzo odległej przyszłości. I... Czy Brytyjczycy obawiali się w jakiś sposób wpływów Stanów Zjednoczonych? I to jest, dlatego, tak, to, jest, to jest dobre pytanie, bo rzeczywiście to był istotny czyn. Tak naprawdę w tym momencie Brytyjczycy chyba rzeczywiście bardziej bali się, chociaż tego nie znajdziemy, nie zawsze znajdziemy w dokumentach, chyba bardziej bali się wpływu Stanów Zjednoczonych niż w Związku Radzieckiego. Dlatego, że Stany Zjednoczone, pamiętajmy, mamy kartę atlantycką i sam fakt, że Churchill po podpisaniu karty atlantyckiej musi w parlamencie tłumaczyć, że zapisy karty nie dotyczą kolonii, świadczy, że de facto to dotyczyło kolonii także. I, a na pewno wiemy, że w, w, w tym, co sądził i uważał Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, to dla niego było oczywiste, że to dotyczy wszystkich terenów, nie także Afryki, także terenów kolonialnych. I rzeczywiście, e, zwłaszcza ten pierwszy moment, mniej więcej do 1947 roku, ta jakby przekaz amerykański jest bardzo antykolonialny i co więcej jest taka obawa że w związku z tym że stany zjednoczone mogły stać się bez trudu wielkim odbiorcą tego co afryka miała do zaoferowania że to że może to skłaniać różnych liderów afrykańskich do szukania jakiegoś modus vivendi ze Stanami Zjednoczonymi jakby poza E, tym oficjalnym tym nurtem, tym bardziej, że pamiętajmy, że bardzo duża część afrykańskich, ale właśnie z brytyjskich kolonii, afrykańskich polityków, Widekwamen Famen Krumach na przykład, czyli późniejszy, pierwszy prezydent Gany niepodległej, e, odbierało edukację w którymś momencie swojego życia. To samo zresztą z Dziąłokenią. No, w Stanach Zjednoczonych, w tych tak zwanych. No, muszę użyć dzisiaj politycznie niepoprawnego słowa Negro Universities. Nie? Znaczy, oni tam trafiali często właśnie do tych tak zwanych uniwersytetów dla czarnych, dla, tak dla czarnych to jest chyba najlepsze określenie, zresztą sami Amerykanie tak dzisiaj uważają, że to jest najbezpieczniejsze, gdzie bardzo często tam się naprawdę spotykali z takim radykalnym ruchem Black Power i tak dalej. Nie? I, I to widać bardzo. U Jomo Kenyatta akurat okazał się być dość odporny na to, ale na przykład u Krumacha to bardzo wyraźnie widać, że on się bardzo przejął tymi ideami Garveya, Marcusa czy innych takich bardzo radykalnych, czarnych polityków amerykańskich. Nie takich jak Booker, Washington umiarkowanych, tylko tych właśnie bardziej radykalnych, no i właśnie tworzył tą ideę Black Power, czy chciał przenieść tą ideę Black Power także do. Do Afryki, która wcale dla Afrykanów nie była wtedy oczywista. Jak mówię, oni trochę inaczej na to patrzyli. Pamiętajmy, że jakby warunki, w których rozwijała się społeczność czarna czy pochodzenia afrykańskiego w Stanach, były inne niż to, co było w Afryce. Więc to takie łatwe przenoszenie jest, jest błędem po prostu. Natomiast rzeczywiście te trzy rzeczy, czyli to, że Stany Zjednoczone stały się ekonomicznym hegemonem. To, że przynajmniej do 1947 roku ewidentnie mają taką narrację antykolonialną. I trzecie, wpływ tych czarnych uniwersytetów, przynajmniej jakąś część afrykańskich aktywistów czy afrykańskich polityków, to były takie rzeczy, które rzeczywiście budziły obawy w Wielkiej Brytanii. Znacznie większe niż w przypadku Związku Radzieckiego. Dlatego, że tak naprawdę Związek, znaczy, oczywiście mamy teksty jakieś tam a propos zagrożenia komunistycznego, ale tak naprawdę to, co widać, Związek Radziecki gdzieś tam po 40, ja nie wiem, czy wcześniej, ale na pewno gdzieś tam właśnie po 1947, 8 roku traci na pewien czas zainteresowania. Znaczy Związek Radziecki jest zajęty, znaczy, po pierwsze jest zajęty trawieniem tego, co, co zajął w Europie, e, pamiętajmy, że no, tak naprawdę cały ten proces hegemonizowania czy dominowania Europy Wschodniej skończył się gdzieś tam w 49 roku, prawda, i to wiemy, że ten jedno, ostatnim akordem będzie swoisty bunt Tity i, 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 i cofnięcie się tak naprawdę w imperium, czy pierwszy akt cofnięcia się imperium sowieckiego, kiedy no właśnie Jugosławia, która jeszcze w 1946, 7, 8 była postrzegana jako, no, tak samo jak Polska, Czechosłowacja, czy każdy inny kraj tego regionu, no jednak wymknie się z rąk Związku Radzieckiego. Nie? I Związek Radziecki no, tym jest zajęty. A po drugie, jeżeli coś go interesuje, to raczej sprawy azjatyckie. Nie? To jest ta sprawa na przykład Azerbejdżanu irańskiego, czy kwestia Kurdów, nie? którą rzeczywiście Rosjanie w latach 45, 8 są bardzo zaangażowani. To będzie kwestia wreszcie Korei, Chin i tego, co się dzieje, więc oni tak naprawdę, poza takim krótkim epizodem próby zdobycia e, jako terytorium powierniczego, przynajmniej części włoskiej Libii, bo był taki radziecki pomysł, żeby Libia, przynajmniej jej część, stała się terytorium powierniczym w Związku Radzieckiego. To potem jak to się nie udało, to właśnie Związek Radziecki na następne zakładając, że mamy rok 49, na następne sześć Lat traci zainteresowanie Afryką. Nie? Więc, mm. więc Związek Radziecki nie jest poza może tym pierwszym okresem, zaraz po wojnie, postrzegany jako wielkie zagrożenie, przynajmniej przez Brytyjczyków. Francja to jest trochę inny kazus, nie w przypadku Francji, ale to, to, to jest osobna kwestia. I tak czy inaczej, wracając do Wielkiej Brytanii, no Wielka Brytania widzi swoje, znaczy widzi zagrożenie bardziej w Stanach Zjednoczonych niż w Związku Radzieckim, widzi także dlatego, że no, widzi w Afryce. To narzędzie zachowania pozycji mocarstwowej i odbudowania gospodarki po II wojnie światowej. Bo mamy oczywiście umowna data 45 rok, kiedy Druga wojna światowa już tutaj ma swój finał, ale jeszcze mamy te 20 lat, do, powiedzmy tutaj, oczywiście też może być to nieco dla pana profesora, może ustaleć 65 rok, rzeczywiście 64, tutaj wiele krajów ogłasza swoją niepodległość, ale tutaj Brytyjczycy jednak byli jeszcze przez 20 lat, to znaczy, że jak układała się ta współpraca tak finalnie. Związki zawodowe odwiedzały y, Afrykę. No tak, to znaczy, to rzeczywiście... jest, znaczy, znaczy to jest tak, że po pierwsze, trzeba powiedzieć, że te 20 lat, to nie moż, powinniśmy traktować, że jeszcze 20. Jakby brytyjskie dokumenty z końca lat 40. przewidywały, że pierwsza afrykańska posiadłość, czyli tak zwane Złote Wybrzeże, czyli dzisiejsza Gana, którą uznawano za najlepiej rozwiniętą brytyjską kolonię w Afryce, w sensie w Czarnej Afryce, tak zwanej. Natomiast Związek Południowej Afryki to jest zupełnie inna bajka, on jest w innych kategoriach zupełnie traktowany. To uważano, że ona będzie gotowa do uzyskania statusu dominialnego za mniej więcej pokolenie, czyli 25 do 30 lat. Czyli tak naprawdę w tych planach brytyjskich, jeżeli o jakiś można mówić dla schyłku lat 40., ta pierwsza posiadłość, czyli Gana, miała uzyskać status dominialny najwcześniej na początku lat 70. I to miał być początek procesu, który miał trwać co najmniej następne pokolenie, jeżeli nie dwa, nie? czyli de facto dzisiaj... Moglibyśmy, że mając rok 2023, to powinniśmy właśnie ostatnie posiadłości brytyjskie dostawałyby teraz status dominialny, czyli de facto prawo do samodzielności. Eee, czyli to tak było widział. Te 20 lat paradoksalnie trzeba traktować jako dramatyczne przyspieszenie. Eee, I pytanie, z czego się wziął? No więc pan poruszył tę kwestię, że jadą związki zawodowe. Tak. Znaczy, w dużej mierze to jest jeden z paradoksów. To sami jeżeli mówimy o Wielkiej Brytanii, to sami Brytyjczycy w pewnym sensie stworzyli podstawy do masowych ruchów antykolonialnych. Dlatego, że jednym z argumentów partii pracy za zachowaniem imperium, i tutaj ten pojawia nam się wątek antyamerykański, było to, że lejburzyści mówili: tak, my musimy zachować imperium dla dobra Afrykanów. Bo jeżeli teraz je odpuścimy, to oni, biedni nieprzygotowani, zostaną rzuceni na pastwę drapieżnego, dzikiego amerykańskiego kapitalizmu i będą strasznie wyzyskiwani. Więc to my musimy, to jest nasze zadanie, ich przygotować do funkcjonowania w nowoczesnym świecie. W związku z tym rzeczywiście mamy misję TUC, czyli tego Trade Union Central, Central, czyli Centrali Związków Zawodowych, które jeżdżą do afrykańskich państw i pomagają, czy uczą organizować i pomagają organizować związki zawodowe na miejscu. A to związki zawodowe w dużej mierze, w dużej części e, afrykańskich kolonii, Bry, mówimy o brytyjskim imperium będą później podstawą jakby do tej masowej czy masowych ruchów politycznych. To większość tych partii bo będzie wywodzić się ze związków zawodowych, bo oczywiście istniały afrykańskie organizacje, partie polityczne w tych koloniach w okresie międzywojennym czy nawet czasami wcześniej, ale to najczęściej były organizacje elitarne. To znaczy były, to były bardziej kluby dyskusyjne Nielicznej grupy intelektualistów, ludzi wolnych zawodów w Afryce. Pamiętajmy, że w ogóle polityka brytyjska w koloniach była taka, żeby tworzyć sobie jakby taką grupę, która współpracuje. Nie? To znaczy kształcono ludzi, którzy mieli zasiadać w lokalnej administracji. Brytyjczycy woleli na przykład, żeby jednak urzędnikami w koloniach, zwłaszcza w Afryce Zachodniej, no to, bo tu by, będą różnice między Afryką Zachodnią, Wschodnią i tak zwaną centralną, czyli e, obydwoma Rodezjami, a dzisiaj Zimbabwe i, i Zambią. Tu będą między nimi bardzo duże różnice, więc to na razie zostawmy, ale tam, gdzie w Afryce, zwłaszcza Zachodniej, e, jakby za założenie było takie, że ta administracja niższego i średniego szczebla powinna być lokalna. Więc tych ludzi trzeba było wykształcić, uczyć i tak dalej. Siłą rzeczy Brytyjczycy jeszcze od, tak, tak, tak naprawdę, początku XX wieku tworzą ten zrąb elity. Do tego nakładają się różnego rodzaju ruchy misyjne, e, które też kształciły Afrykanów, no bo widziały właśnie w edukacji to narzędzie cywilizowania, że tak powiem, czy tworzenia, czy, 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 czy cywilizacyjnego wyrównywania. I to wszystko razem sprawiało, że rzeczywiście istniały jeszcze przed II wojną światową grupy, no właśnie, ludzi wolnych zawodów, tam prawników, dziennikarzy, nauczycieli, a z drugiej strony też całkiem liczna rzesza urzędników wykształconych przez Brytyjczyków. I oni oczywiście tworzyli różnego rodzaju grupowania polityczne, ale to najczęściej były takie partie kanapowe, trochę kluby dyskusyjne, gdzie się spotykali, omawiali różne rzeczy, ale z takim Najczęściej niezbyt dużym przełożeniem na e, ogół społeczeństwa, zwłaszcza że znaczna część społeczeństw afrykańskich funkcjonowała ciągle w tradycyjnych strukturach, e, więc e, jakby nie zawsze nawet wiedziała, nie rozumiała, co się do nich mówi, nie, że, więc to, to jest osobna kwestia. Nie mówię, że uwłaczająca, tylko po prostu był, był, był ten raz. Rzeczywiście w tym momencie, kiedy związki zawodowe brytyjskie zaczynają wysyłać ludzi, którzy Uczą organizować, nie wiem, związki zawodowe, tworzą zręby tych związków zawodowych, a to rzeczywiście rodzi się taki masowy ruch. On oczywiście, żeby było jasne, kolejnym czynnikiem jest sama Druga Wojna Światowa, która też będzie czynnikiem aktywizującym społeczności afrykańskie pod bardzo wieloma różnymi względami, bo to trzeba wszystko razem rozpatrywać. No, żeby, żeby już tam, nie wiem, rozwinąć to chociaż pokrótce, no to trzeba pamiętać, że jednak Brytyjczycy zaangażowali do swojej armii czy do a wojsk imperialnych no, kilkaset tysięcy żołnierzy z Afryki Zachodniej i Wschodniej, a także centralnej. I ci ludzie w armii, po pierwsze, no, siłą rzeczy, trafiając do nowoczesnej jednak armii, no, musieli zdobywać pewne umiejętności. Uczyli się, wielu z nich uczyło się w armii czytać i pisać, uczyli się prowadzić ciężarówki, samochody, zdobywali prawa jazdy. Siłą rzeczy, obsługując no, względnie nowoczesną broń, też się uczyli pewnych postaw. Jednym z elementów, który żołnierz musiał umieć, to naprawić, zadbać o tą broń, żeby... zdobywali jakieś know-how. Patano czuli, że tu będzie jeszcze jeden wymiar, ale zaraz do niego wrócę. Mm. Więc i oni się zdobywali pewną wiedzę, umiejętności, potem po wojnie wracali. Nagle się okazywało, że właściwie nie mają jej jakby korzystać. Że co z tego, że mają prawo jazdy i może chcieliby coś z tym fantem zrobić? Jak w całej na przykład Kenii było, nie wiem, że dobrze pamiętam, 2000 ciężarówek. No i, pff, i nagle się okazywało, że nie ma dla nich pracy nie, prawda, więc to był jakiś problem wreszcie, no pamiętajmy, cała wojna toczy się pod hasłem, jest cały ten przekaz propagandowy, który także dociera do Afryki dzięki radiu przede wszystkim że no to jest wojna w obronie wolności przeciw totalitaryzmowi no i niektórzy przynajmniej, nie mówię, że większość, ale niektórzy, jakaś część zadała sobie pytanie, no dobrze, no fajnie, stoczyliśmy wojnę, walczyliśmy o wolność, tylko że my nie jesteśmy wolni, no i, i, i znowu, jakaś część Pewnie niespecjalnie się tym przejmowała, raczej była zainteresowana tym, żeby. No właśnie jeżeli już zdobyliśmy pewne umiejętności, to, żeby móc na tej bazie coś zrobić nie, i jakoś swój los inaczej potoczyć nie, czy rozwinąć, ale jace, jakaś część, nawet jeżeli nie będzie to bardzo duża część, no, miała takie rozważanie, no, ale właściwie e, co my z tego mamy? Mhm. Tutaj oddaliśmy Daninę krwi, trudu, znoju i właściwie nic z tego nie mamy. Zwłaszcza, że Brytyjczycy myśląc o tym, żeby wykorzystać Afrykę jako, jako zaplecze ekonomiczne dla odbudowy pozycji, no, ja nie powiem, że przyjęli najgłupszą możliwą politykę, chociaż to nasuwało się na razie, ale rzeczywiście przyjęli taką politykę bardzo restrykcyjną, to znaczy... Yy, Widzieli Afrykę jako źródło tanich surowców. Znaczy, cały pomysł polegał na tym, że dzięki temu, że mamy sztywne ceny, bo je zachowano z okresu wojennego, to możemy tanio pozyskiwać e, surowce czy inne produkty afrykańskie, które potem możemy z dużym zyskiem odsprzedawać Amerykanom. I w ten sposób, nie wiem, przynajmniej częściowo równoważyć ten negatywny bilans handlowy. Mm -hmm. e, tu mamy taki kazus, na przykład, i od tego zacznie się w Ganie, czy wtedy Wybrzeżu, e, znaczy wtedy Złotym Wybrzeżu, znaczy ten ruch niezadowolenia. E, Złote Wybrzeże było głównym producentem kakao, które jak wiadomo, samo w sobie kakao w sobie, w sobie w sobie było. Czy tak powiem, poszukiwanym towarem, ale przede wszystkim było surowcem do produkcji czekolady. Nie? Pewnie nie tylko o to chodziło, ale w każdym razie no, było ważnym surowcem. I na przykład Brytyjczycy z uporem trzymali bardzo niskie ceny. na, A, a tu jeszcze jedno rzecz trzeba dodać, że w, akurat w przypadku Złotego Wybrzeża produkcja kakao była. W rękach Afrykanów. To nie były wielkie korporacje, które wykorzystywały afrykańską siłę roboczą. Nie. To byli afrykańscy farmerzy, którzy często działali w takiej zasadzie spółdzielczej i którzy rzeczywiście rozwinęli towarową produkcję kakao na eksport przede wszystkim. I to były w większości mówię plantacje czy uprawy kontrolowane przez Afrykanów, którzy właśnie tworzyli taki no to co my byśmy nazwali spółdzielczością i te spółdzielnie nie wiem jakby organizowały eksport i tak dalej. Tyle że no właśnie problemem było to, że brytyjczycy jak ustabili w czasie wojny ceny kakao na niskim poziomie, tak po wojnie nic z tym nie zrobili. Znaczy chcieli jak najdłużej trwać przy tej niskiej cenie po to, żeby móc później zarabiać na y, olbrzymiej różnicy między, tym za, y, między ceną pozyskania KK, a tym za ile to sprzedają do Stanów Zjednoczonych. Nie? I wbrew pozorom ci farmerzy dobrze z tego zdawali sobie sprawę i mówili, no zaraz, ale jak to to? No my możemy zrozumieć, że wy też potrzebujecie, ale przynajmniej tą częścią zysków się z nami podzielcie. Znaczy, zróbmy tak, żebyście i wy dostali co ten, ale żebyśmy my też nie byli na tym stratni. E, bo to my bardzo często mamy takie podejście, że Afrykanie to nie wiedzą, na Panie czym polega rynek. Nie, nie, to nie tak. Oni bardzo dobrze wiedzą, na czym polega rynek i doskonale sobie z tym potrafią poradzić. Ale tutaj zderzali się z polityką państwa, które no właśnie trochę zarażone ideami socjalizmu, no bo tacy byli wcześniej lejburzyści, bardzo socjalistyczni, wierzyło, że właśnie taką manipulacją i takim regulowaniem cen odgórnym będą w stanie no, doprowadzić do dużych zysków, które jakby będzie można zużytkować na właśnie Odbudowę brytyjskiej gospodarki, prawda? I inne tam potrzebne rzeczy. E, oczywiście to, to kakao jest tylko przykładem, bo to dotyczyło bardzo wielu rzeczy, w których robiono, znaczy właśnie miano taką wizję bardzo prostą, to znaczy jak najtaniej pozyskać surowce, które możemy sprzedać Amerykanom. Surowce czy produkty, które możemy sprzedać Amerykanom. Po to, żeby im jak najdrożej sprzedać i na ten zysk wykorzystać dochody z tego dla zrównoważenia budżetu. Żeby było jasne, to być może mogłoby się nawet udać, gdyby byli bardziej skłonni podzielić się choć częścią tych zysków z miejscowymi producentami, a nie byli skłonni. I to widać bardzo wyraźnie w Ganie. Że, ta, 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 że, 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 że po prostu tak bardzo sztywno się trzymali, bardzo z opóźnieniem reagowali na tę presję, co zaostrzy konflikt polityczny. E, I faktem jest, że na przykład jeszcze tam w 1945, 6., 7. roku mało kto na przykład w, w Złotym Wybrzeżu, czyli dzisiejszej Ganie myślał o niepodległości. O tyle już na początku lat 50. hasło niepodległości stanie się... No, może nie najbardziej popularnym, ale już zacznie być hasłem słyszalnym. że tak powiem. Ale Brytyjczycy, no, tak sobie trochę wyobrażali, bo pamiętajmy, że Afryka, znaczy, bo pamiętajmy może inaczej o inaczej, tym, że inaczej, inaczej. co Wielka Brytania, czy w ogóle mocarstwo kolonialne, mogły zaoferować na głównemu odbiorców wczesnemu, czyli Stanom Zjednoczonym. Stany Zjednoczone były największym producentem. Więc one właściwie produkcji czy towarów przetworzonych nie potrzebowały. No bo one same se produkowały. Natomiast potrzebowały surowców i towarów jakby półprzetworzonych. I to będzie na przykład działać w przypadku Belgii i Konga Belgijskiego, gdzie na przykład wiemy, że Kongo Belgijskie będzie jednym będzie. z dostawców uranu dla. Początkującego przemysłu jądrowego amerykańskiego. E, obie bomby zrzucone na Japonię są zrobione z uranu. Ja wiem, że dla z plutonu, no ale pluton się uzyskuje z uranu, który jakby został zaimportowany z Konga brytyjskiego. Tylko, że w Kongu była inna sytuacja niż w, w koloniach brytyjskich, gdyż Belgowie nie dopuszczali do żadnej rozwoju żadnych tam ruchów niepodległości. To był, znaczy ja tam zawsze twierdzę, może trochę na wyraz, że Belgowie wpadli na pomysł, po co tworzyć obozy pracy, jeżeli można cały kraj zamienić w obóz pracy. Znaczy tam prosto określano mieszkańców Konga jako ludzkie jednostki produkcyjne. nie był już taki system jak kiedyś za Leopolda II, ale nadal to był system nastawiony na bardzo daleko idącą eksploatację, w którym tak naprawdę miejscowi mogli zajmować tylko najniższe stanowiska, i tam rzeczywiście trudno aż do początku lat 50., do rozwoju jakichś ruchów politycznych. Mówię, tam było to możliwe, w Belgowie mieli taką politykę. Brytyjczycy mieli inną politykę już dużo wcześniej, w której jednak zakładali pewien stopień aktywizacji politycznej Afrykanów jako część pewnego procesu zarządzania. Więc siłą rzeczy w sytuacji, kiedy prowadzili taką politykę, no nazwijmy, typową dla państwa socjalistycznego, czyli e, odgórne zarządzanie, no to. Na miejscu pojawia się krytyka, no ale zaraz jak to. Ja, więc to jest trochę ten e, problem, który rzeczywiście stworzy sytuację, w której e, przynajmniej w koloniach brytyjskich, gdzieś tam już pod koniec lat 40., to zwłaszcza chodzi o ganę dzisiejszą, no pojawi się, pojawi się hasło, że no, no właśnie, my na tym układzie. Nie korzystamy. Tak naprawdę to jest układ korzystny tylko dla Wielkiej Brytanii. To dlaczego go utrzymujemy? Pojawiały się już jakieś pierwsze myśli, znaczy akurat w trakcie procesy drogą sądową w kierunku Brytyjczyków. Chcieli rozwiązać pewne kwestie, problemy? Znaczy, były przede wszystkim, raczej szli drogą związkową, czyli strajki. Strajki, strajki generalne. No oczywiście te spółdzielnie też oczywiście procesowały się z administracją o, o, o traktowanie nie fair, więc to oczywiście też się pojawia. Ale tak, jakby tego typu działania są. One, mówię, częściej mają hostać strajków różnego rodzaju, niż procesów, ale oczywiście procesy też się zdarzały. Przy czym to jedna rzecz, ja już o tym mówiłem, trzeba pamiętać, bo my mamy taką tendencję, że całą Afrykę traktujemy tak samo. Nie? Tymczasem Afryka, jakby w przypadku, jeżeli mówimy o Wielkiej Brytanii, trzy podstawowe rejony Afryki, czyli Afryka Zachodnia, Wschodnia i tak zwana Afryka Centralna, to są trzy różne sytuacje. Diametralnie różne. Przy czym to jest nawet na poziomie regionu, to jest zbyt duże uogólnienie, dlatego że o ile, na przykład, w przypadku Gany, o której tu najwięcej na razie mówię, jest ewidentnie widać, że ona jest najlepiej rozwinięta e, i te elity miejscowe, elity. zwłaszcza od momentu, kiedy pojawi się Famen Krumach na miejscu, wróci ze Stanów Zjednoczonych. Ewidentnie zaczynają formułować coraz bardziej zdecydowane żądania polityczne, czy to współudziału we władzy, czy to samorządu, czy wreszcie niepodległości. To już na przykład w Nigerii jest inaczej. Dlatego, że w Nigerii podstawowym problemem jest to, że do 1946 roku, mimo że tam był jeden gubernator, de facto Nigeria to były trzy, a właściwie cztery różne posiadłości. Bo była samo Lagos, które było kolonią koronną, była prowincja zachodnia, czyli tak dzisiaj byśmy nazwali Yoruba land, czyli kraj Jorubów, prowincja wschodnia, czyli tam, gdzie większość stanowią i Ibo czy Igbo. I wreszcie na północy protektorat, który w większości jest dominowany przez ludy używające języka Hausa i które w większości są muzułmańskie. E, I nam na przykład w 1946 roku nowa konstytucja tak naprawdę łączy te cztery prowincje cztery, w jeden cztery. kraj. I tu problemem tak naprawdę nie jest niepodległość, tylko tak naprawdę jest e, ustawienie relacji między czterema częściami tego kraju, które nigdy przedtem nie były jednością. One się bardzo między sobą różniły. Joruba, czyli ta część zachodnia czy południowo-zachodnia, to jest bardzo stara, nie tylko na warunki afrykańskie. To jest bardzo stara kultura miast państw powstających jeszcze we wczesnym średniowieczu, bardzo silnie przywiązanych do, lud, do, do swojej tradycyjnej religii. Tam zarówno islam, jak i chrześcijaństwo poczyniły dość niewielkie postępy. Islam to tak naprawdę dopiero w XX wieku tam większe po, postępy poczynił. Bardzo przywiązanych do tradycyjnej religii, o bardzo specyficznej i wyrafinowanej kulturze, mówię strukturze właśnie miast, państw, dość rozdrobnione o takiej bardzo luźnej. Z drugiej strony mamy i Igbo, którzy z większości są chrześcijanami. I którzy tak naprawdę przed okresem kolonialnym właściwie nigdy nie tworzyli większych struktur państwowych, bo warunki naturalne tamtejsze nie za bardzo sprzyjają tworzeniu takich struktur, bo to są te rejony namorzynowe, nazwijmy, tam komunikacja były problemem. I wreszcie na północy mamy ludy hausa, które od przynajmniej późnego średniowiecza są przynajmniej powierzchnio, powierzchownie zislamizowane i które funkcjonują w, ra w ramach struktur państw muzułmańskich różnego rodzaju, które istniały na tym, co nazywamy, nie wiem, nie do końca trafnie Sahelem, czyli w każdym tym rejonie Sabanem, prawda? Więc mamy trzy kompletnie różne tradycje, e, które nagle się te, te, tych ludzi wrzuca w jedną strukturę, na razie kolonialną, i to będzie główny problem. Tak naprawdę politycy tamtejsi, nie mówię o brytyjskich nawet, ale nawet tamtejsi, raczej zajmują się tym, jak w tej układance się odnaleźć i poukładać wzajemne relacje, a nie tym, czy będziemy niepodlegli. Gana tak, w Ganie gdzieś tam na przełomie lat 40. i 50. ten hasło niepodległości zaczyna się pojawiać. Tu nie. Znowu Afryka Wschodnia, zwłaszcza Kenia, nie wiem, znana chociażby Wszystkim naprawdę poleca nawet nie film, tylko książkę Karen Blixen. No, to może nie jest literatura najwyższych, ten, ale to jest naprawdę bardzo dobry obraz Kenii w okresie międzywojennym. E, niedoceniany, moim zdaniem, zabawny. Znaczy traktowana jako dobra literatura, ale on nie, też jest wartościowy jako pewien obraz rzeczywistości. I pamiętajmy, w Afryce Wschodniej. E, zwłaszcza w Kenii, no mamy problem relacji właściwie w trójkącie, to znaczy mamy ludy afrykańskie różnego rodzaju, o bardzo różnym stopniu rozwoju, od ludów Suahili, czyli z wybrzeża, które mają liczne kontakty ze światem muzułmańskim, arabskim, a ogólnie z basenem Oceanu Indyjskiego. Z drugiej strony mamy w interiorze ludy takie jak, no przysłowiowi Masajowie, którzy cały czas funkcjonują w takiej tradycyjnej strukturze, ale to są tylko przyrody, tam tych ludów jest więcej, E, Somalijczycy na północy, którzy jeszcze inaczej w tym wszystkim funkcjonują. I na to ma kłada się całkiem liczna grupa europejskich koloni kolonistów, która liczyła e, na początku tego okresu, czyli okresu powiednego, trzydzieści kilka tysięcy, powiedzmy pod koniec lat 50., i dobrze pamiętam, około 60 tysięcy, więc jest całkiem liczna. I wreszcie mamy też całkiem liczną i co ważne bardzo znaczącą pod względem gospodarczym i wpływów na, i zamożności grupę azjatycką składającą się tak z ludności arabskiej, trochę perskiej, ale też, ale w dużej mierze hinduskiej, czy indyjskiej, może szerzej mówiąc nie hinduskiej, tylko indyjskiej, nie? która jest jakby trzecią. I to jest na przykład też problem ułożenia relacji w tym układance. Przy czym też inaczej będzie w Kenii, a inaczej już będzie w Tanzanii. O Zanzibarze nawet nie mówię, bo Zanzibar jest właśnie zdominowany przez tą społeczność arabską i suachilijską, ale przede wszystkim arabską, a wreszcie jeszcze inaczej jest w Ugandzie, która jest protektoratem, gdzie funkcjonują e, tradycyjne państwa, gdyż rejon nie tak zwanego Międzyjezierza to jest jeden z tych rejonów, gdzie... Powstawały samoistnie państwowość afrykańska nie? I tam rzeczywiście królestwa jak Buganda, Bunyoro i inne istnieją, mają bardzo długą tradycję. Więc nawet, nawet tu mamy w ramach regionów wielkie różnice. A wreszcie mamy właśnie to, co nazywamy Afrykę Centralną, czyli dzisiejsza Zimbabwe, Zambia i Malawi, wtedy Rodezję Północno-Południowa i Niase. Kto, w których, pamiętajmy, no jest taka wizja stworzenia takiej przeciwwagi dla Związku Południowej Afryki, stworzenia federacji właśnie Afryki Centralnej, która ma być zdominowana przez ludność europejską, czy pochodzenia europejskiego. Pamiętajmy, że właśnie o ile w Kenii tych Europejczyków jest 35 do 50 tysięcy, to w Rodezji Południowej i Północnej razem tych Europejczyków, czy kolonistów jest ponad 300 tysięcy. I tam mamy jeszcze inne. Czyli mamy bardzo złożoną strukturę i w ogóle takie myślenie w kategoriach, bo Afryka, no, inaczej wygląda Afryka Zachodnia dzisiaj, no co dopiero wtedy, inaczej Wschodnia, inaczej właśnie teren, nazwijmy to Afryki Centralnej, czy właściwie tego, co można by nazwać Afryką Południową w tym takim szerszym geograficznym znaczeniu. Nie? I to, to jest coś takiego, z czym administracja brytyjska próbuje sobie. Poradzić yy, zazwyczaj niezbyt udatki. Znaczy, rzeczywiście wydarzenia toczą się na tyle szybko i są na tyle złożone, że, że Brytyjczycy nie radzą sobie z tym. Znaczy, to nie jest ten kazus, który będziemy mieli we Francji algerii, gdzie ten konflikt stanie się bardzo brutalny, ale nadal no, mamy powstanie Maumau, to jest. Kwestia, no dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, ile y, ludzi zostało zabitych, i ilu tak naprawdę zostało zabitych właśnie bez powodu, bo sam ruch Małmałów nie był bynajmniej bardzo liczny. Natomiast rzeczywiście wywołał panikę i przerażenie, i rzeczywiście ta reakcja zarówno środowiska kolonialnego, znaczy kolonistów, jak i administracji, była, jak się wydaje, czy nawet na pewno była, znaczy, to była nad reakcję. Znaczy, prawdopodobnie gdyby zachowano więcej wstrzemięźliwości, to prawdopodobnie szybciej i skuteczniej by sobie z tym ruchem poradzono niż taką dość brutalną siłę, czy dość po prostu brutalną siłą. I teraz dobrze, Panie Profesorze, chciałbym nadmienić o tej Francji jeszcze dzisiaj. Wiem o tym, że no tutaj już wspomniał Pan o tym spojrzeniu francuskim, ale tutaj ważna jest postać oczywiście generała de Gola gdzie de Gaulle chyba jakby dziękował krajom, znaczy swoim koloniom afrykańskim za to, że no nie, nie, nie kolaborowały, nie współpracowały. Mamy też, de Gaulle otrzymał też wsparcie w trakcie II wojny światowej w Afryce, odbył tam nawet podróż. Słowo o tym spojrzeniu francuskim i czym się różniło od tego brytyjskiego? Znaczy pamiętajmy, że sytuacja jest tam w przypadku Francji zupełnie inna. Nie? To znaczy zaczynając od, nim dojdziemy do tego de Gaulle'a i tego o czym pan mówi, zaczynając od tego, że tak na północy mamy, tak po pierwsze taki kraj jak Maroko, który jest de facto protektoratem. Tam ta struktura tradycyjnej monarchii marokańskiej przetrwała oczywiście pod kolonialnym nadzorem francuskim. Z drugiej strony mamy Tunezję, która też jest traktowana, znaczy jest takim terenem, właśnie jest kolonią i jest zarządzana kolonialnie, a, a pomiędzy mamy Algierię, tą część Algierii, między górami a Atlas a, Mor a Morzem, która jest traktowana jako część Francji. Dla każdego Francuza ówczesnego to jest po prostu taka sama część Francji, jak, nie wiem, Andegawenia, Prowansja, Normandia czy, czy Gaskonia. Prawda? To jest tak, że wystarczy sobie, jeżeli ktoś sobie przypomni i powiedział: Ja wiem, że większość z nas czyta to w szkole i później zapomina, czyli Jumę Kamisa, to proszę zwrócić uwagę, jak czytamy Jumę Kamisa, tam nie ma Arabów. Znaczy, tam będziemy mieli właśnie w tej książce Arabowie i społeczność arabska jest wymieniana gdzieś tam marginalnie i bez znaczenia. Znaczy, mamy Turków, mamy Greków, mamy Portugalczyków, mamy Hiszpanów, mamy oczywiście Francuzów, a ci Arabowie w ogóle nie istnieją. A przecież to wszystko dzieje się w Oranie. I jakby ten, znaczy dla przeciętnego Francuza, szczerze mówiąc, niezależnie od poglądów, czy miał lewicowe, czy prawicowe, Algeria było częścią Francji po prostu. I to jest jedna rzecz, którą trzeba pamiętać. Po drugie, też trzeba pamiętać, że to imperium francuskie w Afryce, no to jest na przykład, ja tu powiedziałem, Afryce Północnej. W Afryce Zachodniej mamy taką krainę jak Senegal. No. I Senegal, który jest bardzo specyficznie traktowany, bo pamiętajmy, że Senegal w Senegalu prowadzono politykę, w której jakaś część społeczności afrykańskiej uzyskiwała prawa obywatelskie. I na przykład jeszcze w czasie I wojny światowej w parlamencie francuskim pojawił się pierwszy czarny afrykański deputowany. Właśnie z terenu Senegalu, tam było tak zwane pięć miast, które miały ten status prawny specyficzny, które właśnie tam byli żołnierze, dostawali też prawa polityczne. W każdym razie jest taka grupa w Senegalu ludności, która ma przynajmniej formalnie pełne prawa obywatelskie. Nie? Więc to jest jeszcze nic. I wreszcie mamy tą resztę Afryki, która też jest zachodniej przede wszystkim. Nie będę tam wspominał Djibouti, no bo to jest osobna historia. Która Afryki Zachodniej i Centralnej, która no właśnie jest takim klasycznym, panowanym terenem kolonialnym. Francuzi inaczej niż Brytyjczycy zarządzają tym bardzo centralnie i centralistycznie, trochę dlatego, że samo państwo francuskie jest tak skonstruowane od czasów rewolucji francuskiej. To znaczy wszystko jest bardzo centralnie zarządzane samorząd był iluzoryczny, samorząd był iluzoryczny i właśnie taki bardzo słabiutko rozwinięty. I to samo jest tam. Tam jest administracja kolonialna, która wszystkim zarządza, e, która, owszem, te relacje z ludnością afrykańską, afrykańską bywają na tym poziomie takim interpersonalnym, trochę bardziej liberalnym niż na przykład w Wielkiej Brytanii, A przynajmniej tak jest często opinia, nie do końca prawdziwa. Żeby było jasne, rzeczywiście Francuzi, podobnie jak Brytyjczycy, jakby otwierają dla elit kolonialnych uczelnie, Zresztą no właśnie, wielu z tych ludzi, którzy trafi na francuskie uczelnie, do Sorbony, gdzie indziej, ale właśnie oni najczęściej nie kształcą się na miejscu, tylko jadą do Francji, no to w tej Sorbonie spotyka się z marksizmem i jeżeli gdzieś możemy mówić o wpływie myśli marksowskiej czy marksistowskiej komunizmu, to bardziej w koloniach francuskich niż brytyjskich, nie? bo tam rzeczywiście ci ludzie, którzy jeździli Edukację do Francji, no, stykali się po prostu no, na, na najlepszych uniwersytetach francuskich z tą myślą marksowską. To dotyczy tak Azjatów, jak i Afrykanów. Nie? I to jest tak, jakby trzeba pamiętać, że. To, a wreszcie jeszcze jeden element. No, jak do, popatrzymy na mapę, pamiętam, już nie pamiętam, kto to powiedział, ale słusznie trafił, że imperium francuskie w Afryce Zachodniej jest bardzo duże, ale gro tego imperium to jest Sahara. I to jest też tak, że e, oczywiście to nie jest tak, że wszystkie tereny były bez wartości, bo to jest nieprawda. Oczywiście tam Francuzi bardzo rozwijali niektóre tereny. Natomiast rzeczywiście też trzeba popatrzeć, że pod względem ekonomicznym to są bardzo zróżnicowane. I teraz dochodzimy do tego, o czym Pan mówił, bo rzeczywiście jest tak, że zwłaszcza w a, francuskiej Afryce równikowej, czyli Kongo, Gabon, Afryka, czy dzisiaj Republika Afryki Środkowej, że te tereny bardzo wcześnie tamtejsi gubernatorzy, Stanęli po stronie wolnej Francji. I rzeczywiście to, to było takie pierwsze zaplecze, czyli niezależne zaplecze polityczne dla de Gaulle. Pamiętajmy, że ta pozycja de Gola po jego wyjeździe do Wielkiej Brytanii była bardzo słaba. Formalnie rzecz biorąc, jego pozycja wynikała z tego, że w ostatnim rządzie przed upadkiem Francji on pełnił funkcję ministerialną. Ale de facto z punktu widzenia prawnego on był uzurpatorem. Znaczy legalną władzą, czy nam się to podoba, czy nie, był rząd Wisi. To była kontynuacja III Republiki. Formalnie rzecz biorąc, to była kontynuacja III Republiki, jakby oczywiście zawieszono całą masę praw. Demokratycznych i de facto wiemy, że tam rząd wisi ewoluował w stronę faszyzmu pod wpływem Piera Lawala między innymi, ale de facto to wszystko bazowało na tym, że w konstytucji III Republiki prezydent miał bardzo szerokie uprawnienia i właśnie w sytuacjach nadzwyczajnych, mógł de facto przejąć wiele uprawnień zarezerwowanych w normalnych warunkach dla parlamentu czy rządu. I trochę bazując na tym, ta, 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 ten, ten rząd się tak rozwija, ale pamiętaj, formalnie rzecz biorąc, rząd Filipa Petena był rządem legalnym. E, owszem, zwróćmy uwagę na przykład stosunki Wielkiej Brytanii, e, czy rząd Petena zerwie stosunki z Wielką Brytanią dopiero po ataku na Mercer Kebir i jakby po a, 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 brytyjskiej akcji, przeję, próbie przejęcia francuskiej floty. Nie? Na ataku na Dakar i tak dalej, więc to, ale formalnie do tego momentu był ambasador i tak dalej. Stany Zjednoczone będą utrzymywać, nie chcę teraz skłamać, ale chyba do 42 roku relacje z rządem Vichy. Więc formalnie pamiętajmy, de Gaulle, czy pozycja de Gaulle, to nie jest na przykład taka sytuacja jak polskiego rządu na uchodźstwie, gdzie oczywiście wiemy, że Francuzi nam namieszali, zmienili strukturę władzy i, i sprawili, że ostatecznie kto inny był prezydentem niż pierwotnie, był desygnowany przez. Mościckiego, nie? bo wiemy, że miał być winiawa długoszowski ale Francuzi nie chcieli się zgodzić i dlatego ostatecznie stało się, jak się stało. Ale jakbyśmy nie patrzyli na te zawirowania w przypadku polskiego rządu na uchodźstwie, zresztą także innych dotyczy, czeskiego, belgijskiego, a no, z belgijskim jest bardziej złożony, ale holenderskiego, czy norweskiego, ale jeżeli mówimy o polskim, to tak naprawdę widzimy pewną kontynuację, to znaczy jest to legalny rząd, nie? który bazując na Założeniach Konstytucji Kwietniowej miał legalność. Nie? W przypadku de Gaulle'a tak nie jest. De Gaulle jest właściwie z punktu widzenia prawnego, czy był wtedy, uzurpatorem. Oczywiście stanął po właściwej stronie, Wolna Francja, ale tym ważniejsze było dla niego to, że gubernatorzy francuskich posiadłości w Afryce Środkowej, bo oni pierwsi, e, poparli Wolną Francję, poparli de Gola, było dla niego tym ważniejsze, bo dawało mu. Dwie rzeczy. Po pierwsze, jakąś formę legitymizacji, no bo ci gubernatorzy byli legalną władzą, więc jeżeli oni jego uznali, no to przynajmniej pojawiała się wątpliwość, czy co do, kto tu jest legalny, nie? nawet jeżeli bardzo naciągana. A po drugie, no powiedzmy, dawali mu do dyspozycji zasoby tych kolonii. Jakie by one nie były? W sensie istniejące tam siły zbrojne, Jakie by nie były istniejące, dochody stamtąd. To dawało De Gaulowi pewną dozę niezależności od Brytyjczyków, a później Amerykanów. Tyle, że pamiętajmy, że to dotyczy Afryki Środkowej i później kolejnych posiadłości w Afryce Zachodniej, bo ta, ten, ten proces przejmowania będzie dość stopniowy, ale na nie przykład nie dotyczy Algierii, Maroka, e, Tunezji, które są jakby trzymane. Żelazną ręką przez admirała Darlana. Nie? I rzeczy są właśnie pozostają wierne e, rządowi Vichy, aż do operacji Torch i lądowania angloamerykańskiego czy właściwie amerykańsko-angielskiego w Afryce Północnej. No pamiętajmy, doszło do regularnych walk między oddziałami amerykańskimi i brytyjskimi a oddziałami francuskimi. One nie trwały długo i dość szybko zawarto roze porozumienia później, nie? ale de facto. Tak było, że nie było tak, że. Alianci lądowali bez problemu. Nie? To znaczy, te bo wojska francuskie stacjonujące w Maroku i Algierii stawiły opór początkowo wojskom amerykańskim i brytyjskim. Częściej brytyjskim niż, niż amerykańskim, ale to nie zmienia faktu. E, więc tak, znaczy, ta Afryka środkowa i zachodnia Stopniowo była przyjmowana przez Wolną Francję, i rzeczywiście, zwłaszcza tutaj, przejęcie ostatecznie Senegalu i Dakaru było ważne dla pozycji de Gola. Stąd rzeczywiście on miał, znaczy to, to miało dla niego znaczenie nie, w tym okresie wojennym. To rzeczywiście był taki element e, ważny dla niego, dla negocjacji jego pozycji w relacji z monarchiami anglosaskimi. A także dla jakiejś legitymizacji jego władzy w ramach, znaczy jako legalnego rządu. No pamiętajmy, że jest tak, że jeszcze po inwazji, już po zajęciu Algierii i Maroka, a zwłaszcza Amerykanie, brytyjczycy niż, ale wszystkie Amerykanie, stąd zresztą później taki antyamerykanie z de Gola, Amerykanie próbowali dogadać się, na przykład z Adarlanem, i jednak de Gola odsunąć. Nie? A Amerykanie nie przepadali za DeGolem i jakby nie widzieli nie, nie, w nim legalnego przywódcy przez bardzo długi czas, Tu pojawia się kwestia, czy admirał Darlan ten zamach to tak był rzeczywiście przypadek, czy znaczy, oczywiście nikt nikomu niczego nie udowodnił, natomiast w bardzo e, korzystnym czasie admirał Darlan zginął. O, tak, to z perspektywy de Gola, A nawet po śmierci Darlana, nie wiem, Amerykanie będą próbowali jeszcze wykorzystać generała Ziro jako kontrkandydata. Ostatecznie de Gaulle wygra to, ale ta skaza i uraz dostaną w nim zostanie bardzo długo. Ale to jest jedna sprawa, czyli okres wojenny, gdzie rzeczywiście przejęcie i tu powtarzam się, ale to trzeba powiedzieć, Afryki najpierw centralnej czy środkowej francuskiej. Francuskiej mhm. Afryki Środko-Równikowej, a później e, Afryki Zachodniej, będzie ważnym dla pozycji de Gaulle jako przywódcy Wolnej Francji. Do, w tym momencie, przed 1943 e, rokiem. A potem jest ta kwestia tego, jakby powrotu de Gaulle do władzy, to już jest to zupełnie osobna kwestia. Mhm. Panie profesorze, jeszcze tu chciałem zapytać o wątek ważny francuski. Myślę, że z punktu widzenia też słuchaczy. Chodzi o umowy, które zapewniały później francuskim firmom jakąś pozycję w różnych przetargach, inwestycjach, w szczególności również branża wydobywcza, w Paryż się wycofuje w latach 50. i 60., ale no, ma jednak prawo pierwokupu różnych nowo odkrytych surowców. Znaczy, to jest tak, że e, tak gdzieś między wierszami. Zarówno w przypadku posiadłości brytyjskich, jak i francuskich, teraz francuskich się pojawia. To znaczy, pamiętajmy jeszcze raz, że jak mamy rok 45, 6, 7, to ani we Francji, ani w Wielkiej Brytanii, ani w Belgii nikt nie myślał o nadawaniu niepodległości. Znaczy, to, w, to w ogóle nie był temat. Nie? To kwestia była, w Wielkiej Brytanii mówiliśmy o tym, że to była kwestia Takiego wynegocjowania większego udziału Afrykanów we władzy. We Francji, jakichś tam posunięć, które by też, no właśnie, poszerzały ten zakres swobody. Na przykład w przypadku Maroka, no to rzeczywiście e, rozpatrywano, no bo jako, że istniało przywrócenie niepodległości, nie, to tam były jakieś tam drobne, ale zasadniczo nikt nie widział konieczności. Znaczy, zarówno w przypadku Wielkiej Brytanii, Francji. Te posiadłości miały być ważnym elementem budowania mocarstwowości, odbudowy powojennej i tak dalej. I nagle nam się to sypie. Nie? To, I to się dzieje naprawdę nagle. Znaczy mamy rok 48, na przykład, jakby pan powiedział w 48 roku, wszystko jedno, czy w Londynie, czy w Paryżu, że za 12 lat znaczna część, Posiadłości kolonialnych w Afryce uzyska niepodległość, to by pana wyśmiano. Że co za głupoty pan opowiada? To jest w ogóle nierealne. O, owszem, no tam Francuzi by powiedzieli, że tam, no właśnie, rozbudowa administracji, nie wiem, natywizacja tejże administracji, dopuszczenie Afrykanów do udziału, że tak powiem, w zarządzaniu. Tak, Brytyjczycy by powiedzieli, no tak, pewnie jakiś tam samorząd, coś takiego. Nikt o tym w ogóle nie myślał. A potem mamy rok 57. I Ghana uzyskuje niepodległość. Ja specjalnie nie mówię o kazusie Libii, bo to jest zupełnie inny kazus, toczący się w zupełnie innym wymiarze. I niepodległość Libii na początku lat 50. to jest właściwie efekt tego, że nie było zgody, kto ma tym zarządzać. W związku z tym uznano, dobra, niech się rządzą sami, zwłaszcza, że tam nic nie ma. Znaczy, potem się okazało, że jest ropa, ale to tak potem. Nie? Może gdyby wcześniej znaleźli tą ropę, to by było inaczej. Natomiast tu jest tak, że nagle. Mamy rok do, właśnie do 50. do połowy lat 50. nawet w Gani, o której tyle mówiłem, jest tak, że Gana uzyskuje częściowy samorząd. I, i, i tak dalej. I nikomu nie przychodzi do głowy. Dlaczego o tym mówię? I jakie to ma znaczenie w, w kontekście pana pytania? Dlatego, że to, co się wydarzyło, to, co zmienia sytuację, to jest rok 56 i kryzys sueski. Kryzys Sueski, który jest ważny dlatego, bo uświadamia elitom politycznym Wielkiej Brytanii i Francji bolesną prawdę, że nie są żadnymi mocarstwami. Że nie mają nic do powiedzenia. Że w momencie, kiedy Związek Radziecki z jednej strony, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone, bo Związek Radziecki pamiętajmy był zajęty Węgrami, on tam dużo krzyczał, ale był czym innym zajęty. Natomiast Stany Zjednoczone kategorycznie mówią, że nie wolno, to i Londyn, i Paryż się cofają. Nie? To jest jasne pokazanie, że na świecie są tylko dwa realne mocarstwa. I to jest taka, to dlatego o tym mówię, bo jeszcze na początku lat 50., i to mówię na przykład roku 54, jest taki brytyjski dokument, 1954 roku, który właśnie, w którym rząd rozważa swoje zobowiązania różnego rodzaju i co z tym fantem ma zrobić, co może, czego nie może. I w którym jest jasno stwierdzone, że właściwie kurczę na nic nas nie stać, ale nie możemy z tego rezygnować, no bo to, bo jesteśmy mocarstwem. I we Francji można domyśleć się, że podobnie jest. Znaczy, we Francji tym czynnikiem jeszcze będzie oczywiście porażka pod Dien Bien i, i to, to będzie ważny element oczywiście. Ale jakby, jeżeli byśmy przyjęli za tam rok 52, 53 ten moment, to jest jasne, że jest jakaś tam próba, no dobrze, może nie jesteśmy mocarstwami pierwszego rzędu, ale ciągle mocarstwami. 56. rok uświadamia obu, znaczy elitom obu państw, że nie są mocarstwami, że tak naprawdę w tym świecie karty rozdają dwa mocarstwa, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. I to był taki zimny prysznic, który uświadomił, że to właściwie po co trzymać te kolory? Bo to są koszty. I tutaj mamy dwa procesy, bo rzeczywiście są dwa bardzo różne procesy. Brytyjczycy po prostu przyspieszają to, co i tak planowali. To znaczy, znajdują Takich partnerów, z którymi są w stanie, to będzie Jomo Kenyatta w Kenii, to będzie Nkrumah w Ganie, Nyerere, że tak powiem, w Tanganice, banda w Niasie e, i tak dalej, z którymi po prostu znajdują ludzi czy ugrupowania, z którymi można się dogadać i wynegocjować jakieś wycofanie się na zasadach niewzględnie spokojnych i pokojowych. I rzeczywiście właściwie, jeżeli popatrzeć to poza powstaniem Małmą, to brytyjskie wycofanie się jest względnie spokojne. Niespokojne to przejęcie władzy przez nowe elity, czy, czy te, te, to pozostawione, przebiega przynajmniej początkowo bez większych problemów, potem już będzie różnie. Nie? Ale yy, na we Francji to jest tak, że no właśnie tam było trudniej, bo ten system był bardziej zcentralizowany, ale gdzieś tam po 58 roku po przejęciu władzy przez de Gola, też stało się jazdą. Będzie tak zwana konferencja w Brazzaville, nie wiem, gdzie rzeczywiście zostanie podjęta decyzja o tym, że kolonie francuskie uzyskają niepodległość. Tyle, że no jest tak, że cała dekolonizacja Chcę to jakoś ładnie nazwać, ale oczywiście. tego się nie da ładnie nazwać. Była w tym sensie fikcją, że oczywiście bardzo chętnie państwa europejskie pozbawiały się odpowiedzialności za zarządzanie tymi terenami, ale bardzo niechętnie rezygnowały z korzyści z zarządzania tymi terenami. Czyli mamy problem tego, że o ile na przykład w przypadku Kenii e, że tak powiem, nikt nie był bardzo przywiązany do tego, że tam ci koloniści europejscy mogą stracić ziemię. A zresztą Jomo Keniata zapewnił, że ten proces będzie i, zresztą i był dość pokojowy. Zresztą do dzisiaj żyje dość znaczna populacja czy społeczność kol kolonistów europejskich na Białych Wzgórzach. Oczywiście ich pozycja jest zupełnie inna, ale są. I to jakoś tam udało się w przypadku Kenii w miarę spokojnie i bez wielkich konfliktów rozwiązać. To znaczy Brytyjczycy po prostu raczej zostawili tą kwestię mhm. takim kwestią negocjacji między wielkimi firmami a lokalnymi rządami. Wiadomo było jasne, że te rządy e, muszą się dogadać z tymi korporacjami, no bo potrzebowały dochodów. No to będziemy mieli Niererę i Tanganikę, później Tanzanie, tam eksperyment socjalistyczny, który skończy się tak jak wszystkie socjalistyczne eksperymenty czyli katastrofą i klęską. Ale zasadniczo, czy to będzie Ghana, czy to będzie Nigeria, to tam tak naprawdę na jakimś poziomie po prostu przedstawiciele wielkich firm, którzy tam mieli własność, nie wiem, różnych rzeczy, czy właśnie dzierżawę, bo w przypadku Kolonii Brytyjskich, najczęściej to była tak zwana 99-letnia dzierżawa, po prostu negocjowali na nowo warunki z, z nowymi władzami. Ten stoi je korumpując i tak dalej. W przypadku francuskim rzeczywiście Francuzi e, działali poprzez państwo i rzeczywiście po pierwsze, na przykład Brytyjczycy tego nie robili, czyli nie, nie narzucali, wszyscy, że wszyscy muszą mieć funta, nie? każdy mógł sobie wybrać walutę i mieć swobodę, o tyle Francuzi, no, stworzyli tego tak zwanego, ja już nie pamiętam tak dokładnej nazwy tej waluty, ten frank, chyba Afryki Zachodniej, jakiś tam, w każdym razie, taką walutę obrachunkową dla krajów Afryki Francuskiej, której gwarantem był Bank Centralny Francji. On gwarantował jej stabilność tej waluty, i to był przez długi czas jednostka. I rzeczywiście Francja wykorzystała struktury państwowe do zachowania. Znaczy do formalnego oddania władzy lokalnym elitom przy zachowaniu potężnych wpływów politycznych i gospodarczych. I tak naprawdę właśnie gwarancja dla nienaruszalności, czy w każdym razie pierwokupu, właśnie w złóż, surowców i tak dalej zostało to zachowane, no bo Francja jakby brała na siebie formalnie dwie rzeczy: to czy odpowiedzialność za stabilność finansową krajów e, dawnego e, imperium. Tu chodzi o Afrykę centralną, Afrykę Równikową i Zachodnią, bo kraje tak jak Maroko, Algieria no, poszły, czy Tunezja, zupełnie inną drogą. A z drugiej strony była też poniekąd gwarantem stabilności politycznej. Ja, wiem, ja jeszcze pamiętam, znaczy do dzisiaj to się zdarzy, ale pamiętam, że tak, Francuscy spadochroniarze i Legia Cudzoziemska w latach 70. regularnie interweniowali w różnych krajach, krajach tak Unii Francuskiej, czyli jakby w dawnej francuskiej Afryki Zachodniej czy, 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 czy Równikowej, wprost decydując o tym, kto będzie rządził. Nie? Jakby, jakby Francja, jakby dość formalnie zrzekła się zwierzchnictwa, zachowując de facto nie tylko wpływy gospodarcze. To jest właśnie ta różnica. Brytyjczycy próbowali zachowywać wpływy poprzez tylko i wyłącznie gospodarkę tylko i wyłącznie gospodarkę no to znaczy mm -hmm. oni tam jakby poprzez swoje firmy przedsiębiorstwa współpracę kooperację ale właściwie odpuścili sobie zarówno sferę finansową jak i taką pol czysto polityczną wyjątkiem będzie tak zwana wojna biafrańska gdzie rzeczywiście rząd Wielkiej Brytanii jednoznacznie stanie po stronie rządu federalnego przeciw separatystom z Iboz z Biafry, ale to jest właściwie chyba w Afryce jedyny tak wyraźny przypadek. Ogólnie Wielka Brytania, nawet mamy kazus Rodezji Południowej, no, ona nie akceptuje, ale nic więcej nie robi, nie, czy poza tym. Natomiast Francuzi rzeczywiście, po pierwsze, zachowują przez długi czas bezpośrednie wpływy w postaci właśnie zarządzania całymi obszarami. Właśnie pod pozorem, że są to własność francuskich firm, korporacji gwarantowane przez Francję, wpływ na gospodarkę poprzez właśnie jakby pilnowanie czy nadzór nad walutą i wreszcie w postaci regularnych interwencji wojskowych. Nie? To znaczy, Francja jakby to, to, to zachowała i jakby uprawiała tą politykę, no właściwie w jakimś sensie do dzisiaj uprawia, chociaż powiedzmy apogeum. Tej polityki przypada na lata 70. i 80. Nie? Więc e, e, wtedy było tego najwięcej. Tutaj nie wiem, e, dzisiaj to już e, znaczy to, to, że się coś zmienia, no to nawet widać po tym ostatnim zamachu w Nigrze, gdzie no, Francja owszem straszyła interwencją, ale jak wydaje się, tylko na, na, na straszeniu się skończyło. Nie? Więc przynajmniej na razie, co będzie, tego nie wiemy. No, mamy kwestię, nie wiem, wręcz w latach 70. -tych, 80. -tych de facto regularnej wojny między Libią a Francją, chociaż niewywołanej na terenie Czadu, gdzie to, że Libia nie zajęła Czadu, była tylko skutkiem francuskiej interwencji. W tam de facto regularnej wojny, która się toczyła. Więc Francja rzeczywiście ustępuje z Afryki dość pozornie. Znaczy to znaczy, Formalnie nadaje niepodległość, natomiast de facto za, poprzez właśnie koncesję, poprzez e, zachowanie tego prawa pierwokupu, poprzez e, kontrolę nad finansami, nad walutą i wreszcie interwencje militarne po prostu de facto zachowuje e, nadal, czy zachowywała i zachowuje bezpośredni wpływ. Oczywiście zależało od kraju, bo na przykład takim kraju jak Senegal, który był najlepiej rozwinięty i tak dalej, znaczy. To jest w mniejszym stopniu niż w innych krajach, niż takich jak Mali, Czad, czy, czy Niger, właśnie, czy, czy Republika Środkowoafrykańska. E, natomiast rzeczywiście jest tak, że, że Francja próbowała, Wielka Brytania poszła drogą jednak zachowywania wpływów gospodarczych. Przy czym tutaj o tyle się skończyło to niepowodzeniem, że bardzo szybko w tą jednak próżnię pewną, tą stworzyli Brytyjczycy, weszły wielkie korporacje, głównie amerykańskie. A dzisiaj chińskie, które w dużej mierze jakby przejęły, nazwijmy to, jakąś część tego pakietu. Natomiast no, Brytyjczycy rzeczywiście można powiedzieć, że przyspieszyli pewien proces, który do jakiegoś stopnia mieli zaplanowany. Znaczy, ja nie chcę, żeby to brzmiało tak, że oni to wszystko mieli zaplanowane, bo to nie jest prawda. Dla Na nas rzeczywiście mieli to, co powiedziałem tam, nie wiem, te pół godziny temu, tą taką wizję tych dwóch, trzech pokoleń procesu dekolonizacji. Czyli właśnie tak jak powiedziałem, dzisiaj byśmy właśnie, akurat ostatnie terytorium pewnie uzyskiwałoby by I tutaj postawimy kropkę, panie profesorze, że nie będę już pana profesora dłużej tutaj przetrzymywał. Myślę, że porozmawiamy sobie, jak pan profesor się zgodzi. O Portugalii jeszcze, bo została jeszcze Belgia, a myślę, że dzisiaj słuchacze pozostawimy z, z akurat spojrzeniem francuskim. Wielka Brytania, pan profesor Michał Leśniewski, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję za pana wiedzę i poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Można dodać Wydział Historii Uniwersytet Warszawski, także dziękuję tak bardzo i wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia.